Asia, spotykamy się w Warszawie. Bardzo mi miło, że Cię widzimy. Specjalna okazja za nami, oczywiście widać jaka. Ale ja Cię muszę zapytać, bo wiele osób zastanawia się, przecież jeżeli mieszkasz głównie w Stanach Zjednoczonych, to gdzie mieszkasz, jak jesteś w Warszawie? Gdzie mieszkam? No w różnych miejscach. Zależy, czy jestem z moją malutką Masią, czy nie. Jak mieszkam sama, to w hotelach albo Airbnb, albo jak jestem z nią, no to w domu... Nie będę mówić, no ale już tam paparazzi był kiedyś, to chyba to nie jest jakiś sekret w Michałowicach. Moje najspanalsze miejsce albo podkowo leśne. Albo podkowo leśne, tak. Lubię spokój wiesz, na spacerki z nią wychodzić i, i tam. Właśnie teraz szukam takiego miejsca swojego dla mnie, dla Asi, żeby już mieć takie nie ciągle, wiesz, hotele czy różne inne miejsca, tylko żeby, wiesz, przyjeżdżać do swojego miejsca. Czyli jednak jest coś takiego, że nawet jeżeli to nie jest plan zamieszkania w Polsce, mhm. nastawa, bo rozumiem, że takiego planu nie ma. No, znaczy, dla mnie, w, w, w takim Aż magicznym tak moim marzeniu, to mhm. 6 miesięcy bym tu była i sześć okay. miesięcy welej, ale no. Nie jestem sama, a się ma ojca. <noise> to niestety sama nie decyduje na ten temat. Zapytałam o to mieszkanie z takiego powodu, że jak sobie przeglądałem internet, to były takie artykuły sprzed kilku lat o mm. tym, że ty masz swoje miejsce przy ulicy Złotej. To jest takie dla Państwa, którzy nie wiedzą, tak. no nie wiem, chyba powiedzieć luksusowe miejsce tak, z wieżowcem tak, tak, ogromnym. Tak, tak. To była prawda, z tamtą informacją, jak to jest dzisiaj? Yy, tak, przez jakiś czas tam, pre, yy, tam pracowałam, <noise> przez jakiś czas tam, yy, tam mieszkałam, ale już tam mnie nie ma. Ale to by na ten na moment tam to wy, wynajmowałam. Właśnie chyba trudno sobie radzić z, takim, z taką, z taką wielką, z takim wielkim apartamentem, kiedyś nie macie tak wiele w Polsce. Trzeba sobie jakoś radzić, wynajmem właśnie. Yy, no znaczy, wiesz, zawsze sobie powiesz, jak ja mieszkam w Miami w Los Angeles, to było bez problemu, żeby mieć takie hmm. dwa miejsca, ale yy, no na razie nie ma. Tego nie tutaj. ma, szukamy Jeszcze miejsca nie, no, w Polsce. No, właśnie szukam. Jak macie jakieś propozycje, proszę wysyłać. A czego szukamy tak dokładnie? Jakie muszą być rzeczy, żeby Joanna Krupa była zainteresowana? Yy, znaczy wiesz co, ja bym strasznie chciała, żeby był ogródek dla malutkiej, mm. bezpieczne miejsce przecież blisko przedszkole, pociąg, bo na lubi pociągiem jeździć, okay. yy, no, żeby, taki, żeby się czuć niedaleko w domu. O związku wspomniałaś. Ja muszę jeszcze zapytać, ponieważ zawsze jak się z tobą spotykam, a przynajmniej dwa ostatnie razy, mm. gdy mówisz o Daglasie, zawsze używasz terminu ojciec dziecka. Nie jest to nikt ukochany, mm. nie jest to mój partner, mąż. Z czego wynika, że mówisz ojciec dziecka? Myślę, że to jest temat na, na następny czas, duży temat, ale no, to jest z mojego dziecka, mogę tylko tyle powiedzieć na dzień dzisiejszy. Czy to jest tak, że nie dzielicie ze sobą razem tej codzienności? Znaczy, mieszkamy pod jednym dachem, no. Dzielicie się obowiązkami, jeśli chodzi o pewnie córeczkę, tak. która zawsze was będzie i łączy teraz tak. też. Tak. Rozumiem, że to nie jest moment, w którym chciałbyś rozmawiać tak, o tak uczuciach. Tak, to nie jest taki moment, gdzie się chcem koncentrować właśnie o związek, ale na pewno otworzę serce do ciebie następnym razem. Mhm. A czy to, że ja zawsze widzę uśmiech, którym nie witasz, którym nie żegnasz <laughs> okay. i który mamy tutaj, gdy rozmawiamy przez tych kilkanaście minut, to jest pewnego rodzaju poza, a w środku w Twojej głowie są pewne rzeczy, które przepracowujesz. Czy to jest tak, że potrafisz oddzielić te wszystkie sprawy? Wiesz co, umiem oddzielić te sprawy i wiesz, wszyscy co są blisko mnie widzą i rozumią mnie raz. Co ja przechodzę przez, wiesz, to już że przez długi czas, ci, co mnie znają, już lata, nieraz mam ciężki moment, ale idę na plan i by nikt nie wiedział, że coś jest coś jest nie tak. Do profesjonalizm tak, na pierwszym tak, miejscu, ja myślę, priorytetowo. Tak, trzeba zawsze wiesz, Jak jesteś profesjonalny, umiesz zostawiać to, co ma być w domu, w domu i później ogarniasz to, jak już wrócisz po pracy. ja profesjonalnie dziękuję, ale prywatnie też przytulam. Dzięki Ci. Bardzo. Dzięki, dzięki.